Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony! Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony. Słuchajcie, witam was w kolejnym filmie z World of Warships. Dzisiaj będzie bitwa z lotniskowcem. Ja za często tych bitew z lotniskowców nie pokazuję, bo one dla jednych mogą być interesujące, dla drugich nieco mniej. Bitwa jest z bitew rankingowych. Sponsorem bitwy jest Kuba. Jakub Nopek 12, Kuba Nopek 12, serdecznie kolegę pozdrawiam. Słuchajcie, większość ludzi, którzy grają w World of Warships, nawet jak sobie patrzę na statystyki, powiedzmy sobie na YouTube, tego w jakim wieku ludzie oglądają akurat mój kanał, ale myślę, że jeżeli chodzi o WoWsa, to jest podobnie również u innych community kontrybutorów. No to nie oszukujmy się, to są ludzie zazwyczaj pełnoletni, zazwyczaj 20-paroletni, a najwięcej ludzi mam w przedziale powiedzmy 30 parę do 50 lat, więc można powiedzieć, że stare pryki, proszę się nie obrażać, ja siebie też już uważam za starego pryka. Natomiast kolega, który dzisiaj mi podesłał powtórkę, ma lat, moi drodzy, 14 i zrobił naprawdę bardzo fajny wynik. To jest młody człowiek, młodzi ludzie nie zawsze w takich grach sobie dobrze radzą. Myślę, że dużo na ten temat mogą powiedzieć gracze World of Tanks, która to gra jest dużo bardziej, powiedzmy, popularna i tamtej młodzieży jest troszeczkę więcej i z tą młodzieżą, moi drodzy, różnie naprawdę bywa. No i Kuba tutaj podesłał mi powtóreczkę na Hakuriu na 10. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że za chwilę ten widok, który tutaj mamy, się zmieni. Właśnie już się zmienił i teraz będziemy mogli zobaczyć, jakie pojedynki będzie uskuteczniał na nie tylko myśliwskie, ale również z Midwayem. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda, jakie tutaj walki będzie toczył z Midwayem. Midway, jak widzicie, tutaj również podsyła eskadry lotnicze. Ten gracz na Midwayu ma pojęcie o tym, jak grać. Zobaczcie, tutaj próbował zaabsorbować jedną z eskadr i drugą eskadrą zaatakować tutaj samoloty Kuby. Już się pojawia trzecia eskadra w tym momencie, myśliwska, i zobaczymy, jak to Kuba tutaj sobie postanowi, moi drodzy, w tym momencie rozwiązać. No i mam nadzieję też, że za chwilę zobaczymy tutaj ataki torpedowców. Zobaczcie, on musi tutaj mieć naprawdę sporą podzielność uwagi. Ja sobie zdaję sprawę, że tacy ludzie jak lotniskowy Tarzan czy Kostek czy inni porównywalni poziomem gracze, czy tak jak ode mnie z klanu CSMW Aibas, to pewnie na nim wrażenia nie robi. Na mnie to, powiedzmy, wrażenie robi. Ja na lotniskowcach praktycznie nie gram, nie interesuję się tym. W dniu wczorajszym mogliście zobaczyć streama z World of Warships na Twitchu, na Facebooku również, więc możecie sobie zobaczyć, jak będzie ta gra prawdopodobnie wyglądała po tych zmianach, które planują wprowadzić. Teraz Kuba robi bardzo ciekawą rzecz, zobaczcie, zrobił atak torpedowy na Yamato dwoma eskadrami, trzecią eskadrę samolotów torpedowych sobie zostawił. Wydaje mi się, że po to, aby Yamato, że się tak wyrażę, naprawiło sobie to zalanie, co też uczyniło, i teraz jeżeli ten atak torpedowy się tą ostatnią eskadrą powiedzie, no to się okaże, że jeżeli wejdzie zalanie, to Yamato będzie najzwyczajniej w świecie tonąć. Jest zalanie, zobaczcie, i już teraz ten damage będzie dla niego leciał, ponieważ wcześniej została użyta RK. No powiem wam szczerze, ten fragment bitwy naprawdę fantastyczny i tak jak powiedziałem, no młody wiek tutaj człowieka, widać, że chłopak gra w klanie Hop, tam na pewno też jest trochę starych pryków i stare pryki pewnie mu udzieliły paru wskazówek, paru cennych lekcji. On sobie te lekcje wziął do serca i powiem wam szczerze, bardzo mi się podoba to, co ten młody człowiek robi, dlatego wam tą powtórkę chciałem pokazać. No dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja na mapie. Na razie kapy się podzieliły porówno. Drużyna tutaj Kuby utraciła jeden z niszczycieli. Widzicie, ten niszczyciel został utracony w okolicy kapa A. Tam zapewne do tego przyczynił się demoń, który prawdopodobnie złapał na radarze tenże niszczyciel. Pewnie jeszcze był jakiś fokusik, być może z innych okrętów. Tam też się kręcił w okolicy, zobaczcie sobie,
kręcił się Grozowoj, który na pewno też przyłożył tutaj rękę do tego, aby ten nasz niszczyciel został zatopiony. To był, zobaczcie, Giring, notabene z klanu.pl, kolega Adamski. Serdecznie pozdrawiamy. No niestety czasami tak bywa, że na niszczycielu kończy się bitwy bardzo szybko. Mnie się też to zdarza. Czasami się uda zrobić 150 albo 200 tysięcy obrażeń na niszczarce, a czasami jest tak, że niestety gdzieś tam się dostaniemy w złe miejsce, o złym czasie, pójdzie fokus i niestety lądujemy w porcie z uwagi na małą pulę punktów wytrzymałości. Ale Kuba zrobił dobrą robotę. Kuba zatopił Yamato. Naprawdę powiem szczerze, że ja widziałem ekrany podsumowujące tąże bitwę. Ja przebiegu tej powtórki oczywiście nie oglądałem, bo też lubię, jak to jest dla mnie, moi drodzy, niespodzianka. Natomiast powiem szczerze, no tutaj z tym atakiem torpedowym na Yamato zachował się naprawdę jak wytrawny gracz. Mam nadzieję, że ktoś z osób, które wymieniłem, albo nawet Maget być może zobaczy tą powtórkę i myślę, że jako gracz, który gra lotniskowcami, będzie podobnego zdania. Na razie przebieg bitwy jest, widzicie, bardzo wyrównany. Różnica raptem 2 punktów między jednym a drugim teamem. Tutaj jeszcze będzie walka oczywiście o KPA. Nie wiem, co robi Giring tam. Mam wrażenie, że się gdzieś tam wbił w wyspę z drużyny zielonych. Czy on będzie próbował przejąć KPB? Nie, nie będzie próbował, ponieważ znowu pewnie Demoin go złapał na radarze i został tutaj rozstrzelany lub zatopiony torpedami, ponieważ się wbił i ten Giring, który jest niewykryty z drużyny przeciwnej, prawdopodobnie go storpedował, więc nie był wyświecony albo strzelał z dymu. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak to wyglądało. W każdym razie bez 2 dedeków gra się ciężko. Ale, moi drodzy, jest lotniskowiec, a lotniskowiec może spowodować, że bitwę wyciągniemy, bo lotniskowiec, oprócz tego, że może zmasakrować przeciwników na wszelkiej maści okrętach, to będą okręty nie tylko niszczyciele, nie tylko krążowniki, ale również pancerniki, może bardzo duże ilości, powiedzmy, obrażeń zadawać nawet tym największym, najcięższym okrętom. Także i do tego jeszcze nam daje spota, może robić tak naprawdę za niszczyciel. Niestety tutaj, zobaczcie, leci eskadra myśliwska, ale być może ten zrzut torpedowy tutaj pozwoli nam jakieś torpedy zaaplikować. Niestety jedna z tych torped chyba była zrzucona zbyt blisko, co spowodowało, że Kurfürst nie miał zadanych przez tą torpedę obrażeń. No i teraz ta eskadra samolotów torpedowych najprawdopodobniej zostanie utracona. Ja powiem szczerze, jak patrzyłem na ekrany podsumowujące, to nie widziałem, czy jest to porażka, czy zwycięstwo, natomiast widziałem obrażenia zadane i były one w mojej ocenie naprawdę bardzo słusznych rozmiarów, dlatego też tą bitwę postanowiłem Wam pokazać. Na tą chwilę mamy 125 tysięcy ponad obrażeń. Niestety zostały tylko 3 okręty, co powoduje, moi drodzy, że wszystko wskazuje na to, iż ta bitwa niestety może być przegrana. Worcester tutaj sobie na pewno świetnie poradzi z samolotami, tymi bombowcami, które będą próbowały zrzucać bomby AP. No i będziemy mogli za chwileczkę zobaczyć, czy Kuba zdecyduje się tutaj atakować jeszcze torpedowcami, które mu tutaj zostały, tą jedną eskadrą, czy wystartuje wszystkimi 3 eskadrami i pójdzie po na przykład Yamato lub po tego Kurfürsta. Na Kurfürsta też będzie trzeba uważać, bo tam gdzieś może być Grozowoj, a Grozowoj dla samolotów jest bardzo groźnym przeciwnikiem, zwłaszcza jeżeli uruchomi rozbicie, to potrafi naprawdę nawet dziesiątotirowe samoloty zestrzeliwać w bardzo dużych ilościach. Jest tutaj Yamato, zobaczcie, Worcester jeszcze go tutaj chyba podpalił, mam wrażenie, bo ten okręt cały czas tutaj płonie, będzie próbował kapować A. Jest Grozowoj, podchodzi Grozowoj, ale Grozowoj już chyba, wydaje mi się, że nie ma rozbicia, więc teraz będzie można spokojnie przeprowadzić atak na to Yamato. Niestety atakowały samoloty myśliwskie tą eskadrę, w związku z tym torpedy, widzicie, idą na szeroko. Jedna z torped trafiła z zalaniem plus uszkodziła silnik, to jest uszkodzenie krytyczne. Druga torpeda już mu tutaj nic nie zrobi, ale lecą jeszcze, zobaczcie, bombowce tylko za 1500, więc niestety nie było to, powiedzmy sobie, zbyt skuteczne. No i zobaczymy, czy uda się jeszcze tutaj
tymi torpedowcami zrzucić jakieś torpedy na Yamato. Niestety również torpedy zrzucone na szeroko, ale jedna z tych torped na pewno trafi przeciwnika. Zobaczcie, i do tego jeszcze atak bombowy z pożarem, także to Yamato również na 100% żegnamy, ono zawija do portu. Szkoda, że tutaj się nie zaasekurował samolotami myśliwskimi, mam takie wrażenie, bo być może byłoby to łatwiejsze do ogarnięcia. I teraz prawdopodobnie będzie chyba pościg za tą eskadrą, chyba jedyną, która na razie jest w powietrzu, jedyną przynajmniej wyspotowaną, która jest w powietrzu. Będzie pościg za tą eskadrą myśliwską, między innymi po to, żeby ją zestrzelić, ale również po to, aby, moi drodzy, przede wszystkim nie być spotowanym, jeżeli chodzi o sam lotniskowiec. No i teraz wydaje mi się, tutaj zrobił odskok, więc stracił na pewno jeden samolot na tym Midwayu. Lecą za nim trzy eskadry, zobaczcie, myśliwskie, więc myślę, że losy tej eskadry tutaj są przesądzone. Jeszcze tutaj taki manualny atak, zobaczcie, w tym manualnym ataku 5 samolotów zestrzelonych, więc wyglądało to naprawdę bardzo obiecująco i pozytywnie. Teraz oczywiście trzeba uważać na grozowoje, jeżeli on nie ma rozbicia, to można sobie koło niego przelecieć, on wtedy nie jest taki groźny, natomiast jeżeli ma rozbicie, no to trzeba jak najbardziej na niego tutaj uważać, bo możemy tych samolotów troszeczkę stracić. I w tym momencie eskadry myśliwskie, jak widzicie, tutaj mkną w okolice Worcestera i Yamato, przede wszystkim wydaje mi się w okolice Yamato, tak aby ten okręt tutaj przykowerować, i wydaje mi się, że teraz będzie tutaj podejście pod grozowoja, zrzucenie torped. No to nie jest okręt bardzo zwrotny, mimo że jest mały, mimo że to jest niszczyciel, myślę, że spokojnie tutaj jedną torpedę przyjmie, tak też się stało, do tego jeszcze ma, moi drodzy, zalanie. No to jest tak jak powiedziałem, jeżeli ma rozbicie, to jest bardzo niebezpieczny przeciwnik, i w tym momencie druga eskadra torpedowców tutaj robi podejście do tego grozowoja. On już był na tyle blisko, że mógł tutaj ostrzeliwać lotniskowiec. Teraz rozbicie poszło, więc wydaje mi się, że jeżeli będzie próbował Kuba robić trzecią eskadrą ten atak, to powinien się troszeczkę wstrzymać do momentu, aż to rozbicie przestanie działać. Tu jeszcze inne okręty ostrzeliwują, zobaczcie. No jakoś tak, kurde, dziwnie popłynął tym grozowojem, bo jeszcze tą torpedę będzie w stanie tutaj, mam wrażenie, przytulić. Nie, niestety zgasła, ale widzicie, było to naprawdę blisko. No i zobaczmy, czy będzie teraz kolejny atak torpedowy. Worcester robi dobrą robotę, zobaczcie, przejmuje kapa Bravo, więc jeszcze nic nie jest straconego. Tutaj jeszcze jest ostrzał z pancernika na tego grozowoja. No i teraz, ponieważ ten przestało działać rozbicie, będziemy próbowali tutaj trzema samolotami torpedowymi jeszcze zaatakować tego grozowoja. Zobaczcie, no tak jak powiedziałem, on nie jest zbyt zwrotny, więc kolejne torpedy tutaj będzie przyjmował. Niestety było bez zalania, więc będzie trzeba jeszcze bombowcami spróbować go zaatakować. Jeszcze tutaj ostrzał z Yamato, niecelny, ten grozowoj tutaj zwolnił, zrobił swego rodzaju unik. Jest pożar, więc w zasadzie już jest, wydaje mi się, chyba po tym okręcie, chociaż nie, chociaż jeszcze użył R-ki, niszczyciele dość szybko mają to przeładowanie. No i teraz kolejny atak bombowy, i w tym momencie grozowoj spłonie, więc wyeliminowaliśmy niszczyciel. Worcester goni Giringa. Worcester w zasadzie lotniskowca wrogiego się nie musi, moi drodzy, obawiać. Mam wrażenie, że ten wrogi lotniskowiec już nie ma żadnych samolotów, którymi mógłby zrobić nam krzywdę, oprócz tego, że będzie swoimi myśliwcami, powiedzmy, nas spotował i ganiał nasze eskadry bombowe i torpedowe, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra sytuacja. Mam nadzieję tylko, że ten Worcester jak najszybciej zatopi tego Giringa, bo powiem Wam szczerze, przed chwilą sytuacja wyglądała troszeczkę gorzej, a w tym momencie właśnie Worcester zatopił Giringa, więc mamy przewagę nad drużyną przeciwną i zostały im tylko dwa okręty. Z tego co widzicie, Midway nie ma samolotów. No Kuba zestrzelił tutaj w sumie 24, natomiast wydaje mi się, że dobrą robotę zrobił tutaj przede wszystkim Worcester, który tam trzymał się dość blisko pancerników i innych okrętów, i on naprawdę ma tą obronę przeciwlotniczą potężną w tej chwili, w zasadzie najpotężniejszą
w całej grze, bo przecież można mieć tam zasięg 8-6 km plus do tego rozbicie, więc wygląda to, powiem Wam szczerze, fantastycznie. No i teraz Kuba robi kolejny atak. Zobaczcie sobie Kurfürst, który ma średnicę zawracania ponad 1000 metrów. No nie ma opcji, żeby tych torped nie płynął. Ten zrzut był wykonany, jak widzicie, perfekcyjnie. Wszystkie cztery torpedy trafiły, do tego mamy jedno zalanie. No i zobaczmy, czy tutaj licznik obrażeń nabija te obrażenia. Nie nabija. W związku z tym, jeżeli teraz zadamy kolejne zalanie, to tak naprawdę Kurfürst będzie spompowany z puli punktów wytrzymałości. Zobaczcie, zostało mu w tej chwili 11 tysięcy i to cały czas topnieje. Idzie w tym momencie jeszcze jeden atak, tak aby tego przeciwnika dobić. I tak naprawdę zostanie nam tylko midway do rozstrzelania. Myślę, że to jest już formalność, nawet jeżeli tutaj okazało. Nie, jeszcze widzicie, Midway ma tutaj samoloty torpedowe. Ja się pomyliłem, tych samolotów po prostu nie było, moi drodzy. Widać, teraz te samoloty są ścigane tutaj, zobaczcie, przez Kubę. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Niestety nie pokazuje tych momentów, że się tak wyrażę, tego obryski ataku, czy to jest atak ręczny, czy to jest atak ten, powiedzmy, automatyczny. Natomiast niestety no, te powtórki tutaj są troszeczkę, nazwijmy to, zbagowane. Teraz samolotom myśliwskim skończyło się, jak widzicie tutaj, skończyła się amunicja, muszą wracać na okręt i uzupełnić braki amunicji, ale już teraz torpedowce, zobaczcie tutaj, ponieważ przeciwnik został tylko z Midwayem, zaparkował na linii, więc on już tutaj prawdopodobnie nawet nie będzie w stanie, wydaje mi się, nie będzie w stanie tutaj stąd absolutnie wypłynąć, bo silnik stracił moc, więc tutaj jest wielka czarna dziura, jak to się mówi. Jeszcze atak bombowy z dwoma pożarami. Te pożary zostały ugaszone. Tu oczywiście było rozbicie i możemy przejść do podsumowania tej bitwy. No dobra, mamy podsumowanie bitwy. W sumie zobaczcie, 225 302 obrażenia, zestrzelone 32 samoloty, ulokowanych 21 torped, moi drodzy. Tak to wygląda. 6 trafień krytycznych, 4 fragi, więc blisko Krakena. Ja przypomnę, że to jest bitwa rankingowa, więc Kuba grał przeciwko 7 przeciwnikom, z których aż 4 zatopił. 12 zalań, raz obrona bazy, 5 razy wykrycie, 2368 expa bazowego, całkiem nieźle. I tak jak powiedziałem, zobaczcie, Wooster zrobił Mistrzostwa Świata, ponad 3000 expa, zatopił tylko jeden okręt i to był Gearing, ale zobaczcie, zestrzelonych miał na koncie 63 samoloty, więc Wooster naprawdę tutaj zrobił, co do niego należało. Mam wrażenie, że ten kapitan również miał pojęcie o tym, jak grać w World of Warships i jak robić dobre i pozytywne wyniki. Teraz sobie zobaczmy, przeanalizujmy to, jakie obrażenia przyjęły poszczególne okręty. Yamato przyjęło ponad 107 tysięcy obrażeń, więc tak naprawdę było wypompowane w całości, plus jakieś tam, powiedzmy, 10% puli punktu wytrzymałości. Kurfürst za 82 tysiące, to jest okręt, który ma pulę około 100 tysięcy punktów wytrzymałości, więc również 80% jego puli punktów wytrzymałości zostało tutaj wypompowanych przez Jakuba. Następnie Yamato za 23 tysiące, Grozowoj za 11 800, więc tutaj gdzieś około połowy puli punktów wytrzymałości. No i Midway tylko dostał 618 obrażeń. Tam były te bomby, jedne zrzucone celnie, był pożar, ale on ten pożar bardzo szybko ugasił. Kuba, widzę, gra bez konta premium. Na tej bitwie zarobił 222 tysiące netto. Użył modyfikatorów, które mu dały boosta w wysokości 134 tysięcy srebra. Ja mogę tylko koledze takiej bitwy, moi drodzy, pogratulować, bo naprawdę ona wygląda fantastycznie. Mimo młodego wieku kolega funkcjonuje w klanie, gdzie pewnie dorośli faceci sobie tam grają. W zasadzie to nawet nie będę mówił dorośli faceci, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, stare pryki, takie jak ja, albo i nawet starsze. Moi drodzy, to tyle w tej bitwie. Zapraszam do subskrybowania kanału i do usłyszenia w kolejnych filmach.